Był kiedyś wojownik samuraj, który udał się w dalekie strony, gdzie mieszkał bardzo mądry mnich. Po przybyciu na miejsce wpadł przez drzwi i głośno zawołał: Mnichu, powiedz mi, jaka jest różnica między niebem a piekłem? Mnich siedział na macie i medytował. Wolno odwrócił się i spojrzał na wojownika. Nazywasz siebie wojownikiem? Zapytał prowokująco, uśmiechając się złośliwie. Dlaczego? Spójrz na siebie. Wyglądasz jak wymoczek. Co? Wykrzyknął wojownik i sięgnął po miecz. Oho, powiedział mnich. Widzę, że sięgasz po miecz. Wątpię, że mógłbyś tym obciąć głowę muchy w locie. Teraz samuraj był tak wściekły, że zupełnie przestał panować nad sobą. Wyciągnął miecz z pochwy i wzniósł go, by obciąć głowę starego mnicha. Na to mnich spojrzał mu prosto w kipiące ze wściekłości oczy i powiedział: To właśnie, mój synu, jest bramą do piekła. W tym momencie samuraj zdał sobie sprawę, że mnich ryzykował życiem, by dać mu tę wartościową lekcję. Powoli opuścił miecz, włożył go z powrotem do pochwy i skłonił się nisko, bardzo nisko mnichowi w podzięce za tę lekcję. Mój przyjacielu, powiedział mnich, to właśnie jest bramą do nieba.